Marcin śpiewa z gwiazdami. Marcin Wolniak i Marcin śpiewa z gwiazdami na antenie Radia PRL, a dziś moim muzycznym gościem jest wokalistka, na której powrót wielu czekało, a teraz usłyszycie jej najnowszy singiel na naszej antenie, Ewelina Flinta. Witam serdecznie. Witam serdecznie, cześć Marcinie i witam wszystkich słuchaczy Radia Londyn, w którym miałam przyjemność być osobiście również kilka razy. Frutti di Mare to jest twoja najnowsza propozycja, najnowsza piosenka. Tak. W tej warstwie tekstowej to jest taka bardzo nieoczywista, bardzo ciekawa piosenka. Opowiedz o niej, co cię zainspirowało, jak ona powstawała? Ach, no to wiesz, to jest piosenka taka, jedna z pierwszych, które zaśpiewałam w ogóle bardziej delikatnie niż kiedyś i mam do niej słabość, bo jest to utwór, który odsłania moją wrażliwość, a ja tą wrażliwość przez wiele lat skutecznie ukrywałam za taką, wiesz, osłaniałam się jakby zbroją, natomiast w środku się okazało, że jest no bardzo wrażliwa osoba, co nie znaczy, że nie silna jednocześnie, jakby siła i wrażliwość mogą iść w parze. Jak powstawał ten utwór? No wiesz, to jest bardzo ciekawa historia, bo właściwie to ja jestem, można powiedzieć, matką chrzestną tego utworu, natomiast ja jego nie napisałam. Autorem jest Radek Zagajewski, a dlaczego mówię, że matką chrzestną? Dlatego, że któregoś razu w żartach Radek powiedział pierwszą zwrotkę, pierwszy wers, przepraszam, czyli mieszkam w muszli, przywarłej do słupa. I ja to usłyszałam i od razu mi w głowie zaświtało, że tego można stworzyć przepiękną historię, przepiękną piosenkę. On troszeczkę na początku to zignorował, ale później okazało się, że tak naprawdę właściwie po godzinie napisał całą piosenkę, muzykę i tekst, więc ja sobie do tej pory żartuję, że ja byłam po prostu przy tej piosence jego Jobsem, a on był woźniakiem. No to jest jedna z niewielu piosenek, których rzeczywiście nie napisałam. Będą dwie takie na całej płycie, no ale jest to dla mnie po prostu, jest to totalnie moja piosenka i bardzo, bardzo mi bliska i bardzo osobista. Masz na koncie dwa albumy solowe, ale ostatni wydany 17 lat temu. Powiedz, co było przyczyną tej przerwy? Czy ty podjęłaś taką decyzję, że chcesz się na jakiś czas wycofać z rynku muzycznego, z branży? Jak to wyglądało? Mhm. Wiesz, początek był taki, że ja właściwie dość szybko weszłam na ten rynek muzyczny jako bardzo młoda kobieta. I jeszcze tak naprawdę dzieciak, moim zdaniem, bo miałam 22 lata i weszłam taką ogromną siłą rozpędu. Wiele się działo, wiele się wydarzyło. Ja właściwie nie miałam nawet przez jakiś czas momentu, żeby się zastanowić właściwie, czego ja dokładnie chcę. I w pewnym momencie rzeczywiście poczułam, że to jest taki, może jest potrzebny mi czas, żeby dojrzeć. To raz. Natomiast faktem jest, że ja przez cały czas grałam koncerty jeszcze bardzo długo i współpracowałam z innymi artystami i też brałam udział w innych projektach. Też no, występuję na przykład od iluś lat z zespołem Voice Band, takim zespołem, który gra muzykę przedwojenną, przedwojennych kabaretów, filmów. I jest to bardzo bliskie. Mam nadzieję, że może też kiedyś uda nam się do was, do Londynu, przylecieć z tym projektem. Jest to zespół wyjątkowy, czterech śpiewaków, dwóch tenorów, baryton, bas, świetni muzycy i ja. Jest magicznie. Byłaś finalistką pierwszej edycji programu Idol, potem udało ci się też wylansować taki bardzo duży przebój, mówię oczywiście o piosence Żałuję. Ja chciałam zapytać, czy ty lubisz do niego wracać po latach, czy ta piosenka jest ci nadal bliska? Wiesz co, jest mi nadal bliska, natomiast szczerze mówiąc na swoich koncertach nie lubię do niego wracać. Mam taki moment, w którym troszeczkę potrzebuję sobie siebie jakby zbudować na nowo, bo ten materiał jest inny od tego, co kiedyś tworzyłam. Zdecydowanie to są bardziej dojrzałe teksty. Muzycznie też to jest jakby no, moja droga świadoma. Natomiast utwór Żałuję bardzo chętnie śpiewam w duecie z Luizą Staniec-Moyer, czyli zresztą ona napisała też tekst. Luiza gra na fortepianie, ja śpiewam. I ten utwór wykonujemy na koncertach projektu Sounds Like Women, czyli takiego projektu muzyczno-społecznego międzynarodowego, który właśnie stworzyła Luiza,
która to już ponad 10 lat mieszka w Wielkiej Brytanii, w tej chwili jakąś godzinę drogi od Londynu. Zresztą z tym projektem wystąpiłyśmy parę razy w Wielkiej Brytanii, wystąpiłyśmy też w Polsce, miałyśmy wspaniałą trasę z magazynem Wysokie Obcasy i ogromne wsparcie też wielu fundacji, które działają między innymi na rzecz kobiet, ale też działają przeciw przemocy, na przykład Niebieska Linia, Feminoteka, Warszawa jest kobietą, więc to były takie wyjątkowe wydarzenia połączone z panelami dyskusyjnymi i tam rzeczywiście, tam grałyśmy muzykę, która jakby była stworzona do projektu Sounds Like Women, ale też swoje utwory i wtedy właśnie śpiewałam z Luizą w duecie utwór Żałuję. I jeśli, a na pewno będę jeszcze występować w projektach, w koncertach projektu Sounds Like Women, więc na pewno wtedy będę też z Luizą śpiewać ten utwór. Zresztą mamy już jakieś pomysły i być może gdzieś na początku roku też się pojawi u was i również tym projektem. A powiedz, czy Frutti, no bo rozumiem, że Frutti di Mare zwiastuje twoją najnowszą płytę, twój album po latach. Mhm. Jakich klimatów możemy się spodziewać po twojej muzyce i czy odchodzisz już trochę od tego rockowego brzmienia, które było słyszane wcześniej? Wiesz co, tak, właściwie w dużej mierze odchodzę od rockowego brzmienia. W tej muzyce jest dużo takiej, więcej miękkości, jest dużo inspiracji muzyką folkową amerykańską. Nie są to inspiracje bardzo takie wprost, ale są. Natomiast to też nie do końca będzie tak tylko i wyłącznie w tym klimacie, bo będzie parę niespodzianek i jest jeden utwór, który jest ewidentnie wręcz rock'n'rollowy i do tego utworu tekst napisał pewien mistrz tekstów, którego uwielbiam, ale to niedługo odkryję te karty. Więc tak, no jest... Będzie też utwór, co najmniej jeden, który zaśpiewam po angielsku i to będzie opowieść inspirowana moją podróżą do Stanów. Tak, takie mam plany. Pojawiłaś się ostatnio w studiu Dzień Dobry TVN z tą nową piosenką, no ale ostatecznie do takiej transmisji twojego występu na żywo nie doszło. Co tam się wydarzyło wtedy w tym studiu? No, okazało się, że przed nami miała miejsce bardzo trudna i ciężka rozmowa Piotra Kraśki na temat depresji i producenci mówią, że nie byli w stanie jakby przerwać tej rozmowy, bo ona rzeczywiście jakby weszła na... była bardzo, bardzo trudna. No i tak się niestety potoczyło, że wiesz, no, czas antenowy nie jest z gumy, szczególnie przy programach live. No i niestety nie udało nam się zagrać dla publiczności. Ale ostatecznie była jakaś emisja tego utworu i ty też udostępniłaś ten występ w swoich mediach społecznościowych, z tego co widziałem. Tak, tak, tak. Na szczęście zostało to później nagrane i faktycznie można znaleźć u mnie ten występ, to nagranie na żywo z utworem Frutti di Mare, bo my rzeczywiście zagraliśmy tam w 100% na żywo, czyli wszystkie instrumenty, nie było żadnych półplaybacków, wszystko było uczciwie, tak jak lubię, na żywo. A już teraz na antenie Radia PRL będziecie mogli usłyszeć, jak brzmi teraz Ewelina Flinta i jak brzmi jej najnowszy singiel, bo już teraz właśnie dla wszystkich słuchaczy Radia PRL piosenka Frutti di Mare. Ja ci bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Ja tobie również, Marcinie. Do usłyszenia jak najszybciej i mam nadzieję, że niedługo się spotkamy i z tobą, i z państwem na koncertach w Wielkiej Brytanii. Ewelina Flint dla słuchaczy Radia PRL. No to słuchamy. Marcin śpiewa z gwiazdami w Radiu PRL.